materia, którą ja się będę, której będę dotykał, jest zupełnie inna, czy Państwo to myślają. Chciałbym z Państwem troszeczkę porozmawiać o zagrożeniach demograficznych w rozwoju Łodzi i spojrzeć na nie z perspektywy kryzysu rodziny, czy potencjalnego kryzysu rodziny, bo w socjologii, demografii trwa wielki spór, czy mamy do czynienia z kryzysem rodziny, czy też nie. Czy jest to nic innego, jak tylko okres przyspieszonych zmian. Rodzina zaś co najwyżej zmienia swoją formę, sposób funkcjonowania, natomiast trwa wciąż, rozwiązując większość funkcji, czy rozwiązując większość problemów, jakie stoją przed jej członkiem. Proszę Państwa, czekałem, aż się uruchomi prezentacja, ponieważ mam kilka slajdów, które, że tak powiem, będą obrazować pewne stwierdzenia, o których będę wspominał. Może usiądę wygodniej. I teraz tak, rozpocząć chciałbym, proszę Państwa, od drugiego członu tytułu, a zatem od zagrożeń demograficznych rozwoju Łodzi. Zaś początek, pozwolą Państwo, że pojawi się niejako samoistnie w drugiej części. Jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na długofalowy rozwój demograficzny Łodzi, to widać jest, iż po burzliwym okresie gwałtownego wzrostu liczby ludności, to okres tak naprawdę przede wszystkim utożsamić należy gdzieś z drugą połową XIX wieku i pierwszymi dwiema dekadami wieku XX. No, ostatnie 25-lecie to jest czas zupełnie inny. A w przypadku naszego miasta osiągnęliśmy szczytowy moment, jeśli chodzi o liczbę ludności w roku 1988, kiedy w pewnym momencie, w połowie tegoż roku, osiągnięto wielkość 854 tysięcy. Wielkość, która dzisiaj jest dla nas niczym nieosiągalnym, Mount Everest, zaś sami powoli zaczynamy, że tak powiem, patrząc na nasze miasto, mówić już nie tylko, iż znajdujemy się w Himalajach, ale coraz częściej, co najwyżej, są to piki. Proszę Państwa, jeśli spojrzą Państwo na informacje mówiące o tym, jak wygląda mniej więcej dziś liczba ludności naszego miasta, ona przekracza nieco po 700 tysięcy, zaś jednocześnie wszystkie dostępne projekcje ludnościowe wskazują, że czeka nas, jak Państwo być może widzą, w ostatniej części slajdu czeka nas nieunikniony spadek. Co więcej, podkreślić chciałbym, iż wszystkie projekcje realizowane w trakcie ostatnich 15-20 lat, realizowane zarówno tu na miejscu w Łodzi, na zlecenie Urzędu Miasta Łodzi, jak i realizowane przez Główny Urząd Statystyczny, wskazują, iż ten odnotowywany od ćwierćwiecza spadek będzie występował. Co więcej, proszę Państwa, bardzo prawdopodobne, iż w zasadzie wszyscy na tej sali, tak patrzę, nie widzę tutaj w bardzo zaawansowanym wieku, dożyjemy taki czas, iż miasto Łódź stanie się już nie tak, jak jest obecnie trzecim miastem, ale wręcz czwartym co do wielkości. Albowiem tak się dziwnie składa, iż na tle innych wielkich polskich miast, takim terminem określamy te ośrodki miejskie, które są zamieszkane przez przynajmniej 500 000 ludności. Mamy mieć, charakterystyka Łodzi jest po prostu wyjątkowa. A ta wyjątkowość przejawia się zarówno tym, iż wszelkie procesy depopulacyjne oznaczają się największą żywiołowością, dynamiką, jak i tym, iż nawet w przypadku tych ośrodków miejskich, które w pewnym momencie zetkną się ze zmniejszaniem liczebności, a moment, w którym w przypadku Łodzi depopulacja się rozpoczęła, był ewidentnie wskazujący na to, że jesteśmy tyle. Pozwolą Państwu, żebym tak optymistycznie patrzył. Nawet na te niezbyt optymistyczne kwestie. Proszę Państwa, rodzi się pierwsze pytanie, jaka jest przyczyna zachodzących zmian? Tak naprawdę z punktu widzenia czysto demograficznego mówić można o dwóch czynnikach, które determinują to, jak zmienia się wielkość populacji, a mianowicie mówimy o ruchu naturalnym i ruchu wędrówkowym. Inaczej mówiąc, z jednej strony patrzymy, jak wygląda proces odtwarzania się populacji, czy liczba urodzeń wystarcza, żeby zastąpić zdobyczy. Z drugiej strony, kiedy mówimy o ruchu wędrówkowym, patrzymy na to, czy liczba przyjeżdżających i wyjeżdżających jest z grubsza taka sama, czy też któraś z tych dwóch grup przeważa. Teraz proszę Państwa, chociaż w tym mieście panuje głębokie przekonanie, że problemy demograficzne związane są z ucieczką, z tym, iż ludzie uciekają stąd, to proszę Państwa, jeśli spojrzymy na te dwie strony, ruch naturalny i ruch wędrówkowy, to okazuje się, że w ciągu ostatnich 20 kilku lat
mniej więcej jedynie 1/6 zmiany spadku liczby ludności wynikała z wpływu ruchu wędrówkowego. Natomiast 5/6 zmian zachodzących spowodowane to było, proszę Państwa, ruchem naturalnym. A więc tym, czy robi się w naszym mieście ewidentnie zbyt mało dzieci, aby zastąpić osoby umierające. Teraz ja chciałbym, proszę Państwa, podkreślić jedną rzecz. Te dane są troszkę, powiedziałbym, nazwać, to proszę zapytają rzeczywistość, może tak bym powiedział. Dlatego, że ja nie będę w to wnikał głębiej w dalszej części, stąd to moje w tej chwili taka uwaga. Dlatego, że mówiąc o zasadzie migracji, my analizujemy tylko to, co widzimy, to z definicji niejako. Natomiast jeśli porównujemy, proszę Państwa, procesy migracyjne w Łodzi i innych wielkich miastach, to widać, że Łódź ma swoją specyfikę. A ta specyfika nie polega na tym, iż ludzie chętniej z Łodzi wyjeżdżają, ale polega przede wszystkim na tym, że zdecydowanie mniej chętnie do Łodzi przyjeżdżają i w Łodzi się osiedlają. To jest, powiedziałbym, specyfika miasta. Mało tego, myślę, że staramy się obaj, powinniśmy być pierwsi, bo jest to poniekąd również wina naszego środowiska, środowiska akademickiego, które jest na tyle mało atrakcyjne, iż nie potrafi zassać z terenu choćby tylko województwa, tych młodych ludzi, którzy z definicji idą do wielkomiejskiego ośrodka studiować, a potem łączą swoje losy z reguły z właśnie stolicą regionu. Pozwalamy, aby duża część tych młodych ludzi od razu, planując swoją przyszłość, decydowała się na rozpoczynanie nauki, a potem pracę zawodową dzielić. Ja chciałbym się, proszę Państwa, jak się Państwo domyślają, zatrzymać jednak na tej drugiej linii, czyli czerwoną zostawiamy na boku, natomiast, proszę Państwa, ta linia niebieska, położona niżej, nie zawsze żółtnik podaje takie same kolory, jak się widzi na ekranie, ale mamy tutaj dobrą zgodność. I chciałbym na chwilę spojrzeć, proszę Państwa, ten przyrost naturalny i zastanowić się, skąd on się bierze. No, jak się Państwo domyślają, z reguły ten ujemny przyrost naturalny bierze się z zdecydowanej przewagi zgonów. Jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na tutaj widać, iż cały czas mamy do czynienia z taką przewagą liczby zgonów. Mało tego, wręcz ta przewaga zaczyna narastać pod wpływem czynnika strukturalnego, a mianowicie pod wpływem różnicy w liczebności osób starszych, tych, które no, jakby w naturalny sposób wymierają, a liczebnością osób młodych, tych, które w również naturalny sposób stają się, umożliwiają odtwarzanie się ludności, to jest płodzą potomstwa. Patrząc, proszę Państwa, tą niewielką liczbę urodzeń na terenie miasta, rodzi się od razu pytanie, która tak naprawdę z dwóch osobnych narracji, czy z dwóch czynników jest odpowiedzialny za tak niską liczbę urodzeń. Czy to jest może tak, iż łodzianki nie chcą mieć dzieci? Inaczej mówiąc, wyróżniają się wyjątkowo niską skłonnością do posiadania potomstwa. Wyraźnie rzadziej rodzą dzieci. Czy też może ten drugi czynnik, o którym już wspomniałem, może to czynnik strukturalny sprawia, że powinniśmy na nie spojrzeć inaczej. Teraz, proszę Państwa, jeśli spojrzymy z tej perspektywy, to te dwa slajdy jednoznacznie wskazują, gdzie leży przyczyna. Pierwszy slajd odwołuje się do takiego miernika zwanego współczynnikiem dzietności teoretycznej. Od angielskiej nazwy używa się cały czas trzech liter TFR i to jest jakby na całym świecie wiadomo, o co chodzi. Miernik ten mówi o tym, ile przy założeniu utrzymywania się w długim okresie panujących dzisiaj warunków, no to jest taka metodologiczna, metodologiczne takie pewne założenie, ile typowa kobieta urodziłaby w ciągu całego życia dzieci. Jak Państwo widzą, no owszem, Łódź znajduje się wśród tych 5 największych polskich miast, bo tylko sens ma porównywać z mieszkankami takich właśnie miast. Utrzymuje się w dolnych stanach, ale bynajmniej nie najniższy. W latach 80., 90. warszawianki były mniej skłonne do tego, żeby rodzić dzieci. Obecnie z reguły mieszkanki Wrocławia są mniej skłonne, żeby mieć dzieci. Te różnice są nieznaczne, ale jednak są. A zatem to chyba nie ten czynnik sprawia, iż sytuacja Łodzi jest wyjątkowa. Proszę Państwa, tak naprawdę ta sytuacja związana jest z nieco inną rzeczą, mianowicie rozkładem ludności według wieku, a przede wszystkim faktem, iż Łódź na tle innych wielkich miast, jak widać to w dolnym wykresie, bardzo wyraźnie wyróżnia się niekorzystną strukturą ludności, a dokładniej mówiąc, a z niej to pomieni brakiem odpowiedniej liczby młodych kobiet.
Czasami Państwo wiedzą, żeby się rodziły dzieci, to nie wystarczy mieć kobietę, trzeba mieć młode kobiety. I teraz jeśli spojrzymy, proszę Państwa, na te kobiety, które są w najlepszym wieku do wydawania się potomstwa, czyli mają zgodnie z dzisiejszym wzorcem około 30 lat, to okazuje się, iż, że w dzisiejszej Łodzi takich kobiet jest mniej, już nie tylko niż w Warszawie, naprawdę sprawa. Nie tylko mniej niż w Krakowie, który ma mniej więcej 8-9% więcej ludności, ale okazuje się, że jest takich kobiet mniej niż w Wrocławiu. Wrocławiu, który na dziś ma o 10% mniejszą ludność. To jest poniekąd, proszę Państwa, również informacja o długookresowych demograficznych konsekwencjach dla miasta, tego niskiego atrakcyjności przyciągania młodych ludzi. Bo tak naprawdę ten Kraków lat temu 20-30, kiedy Łódź była większa, i ten Wrocław dzisiaj ma więcej młodych kobiet nie dlatego, że to jest konsekwencja, nie wiem, dużej liczby urodzeń sprzed lat 20-30, tylko jest to przede wszystkim konsekwencja tego, iż te miasta odznaczają się dużym napływem 20-kilkulatek, które po skończeniu edukacji zostają i w naturalny sposób zwiększają potencjał rozwoju tych miast. Rezultat tego, proszę Państwa, jest taki, iż dziś, a zwłaszcza w przyszłości, liczba dzieci i tych małych, i tych większych na terenie naszego miasta zmniejszać się będzie bardzo dynamicznie. Patrząc zatem z tej perspektywy, proszę Państwa, można było powiedzieć następującą rzecz. Piewcy narracji mówiącej o kryzysie rodziny twierdzą, że kryzys przejawia się między innymi tym, iż rodzi się mało dzieci z uwagi na niestabilność związków, z uwagi na niechęć do podejmowania długookresowych zobowiązań, ale musimy sobie zdawać sprawę przez perspektywy miasta Łodzi, to ten element, który można byłoby utożsamić z kryzysem rodziny, nie jest ani czymś wyjątkowym na tle reszty kraju, ani tym bardziej nie jest pierwszoplanowym czynnikiem rzutującym na bieżącą sytuację demograficzną w Łodzi. I teraz, proszę Państwa, pozwolą Państwo, że w następnym zdaniu ja sobie zaprzeczę. To zaprzeczenie związane będzie z faktem, iż o ile dzisiaj Łódź się nie wyróżnia, o tyle my też musimy sobie zdawać sprawę, że liczba dzisiejszych młodych kobiet, pierwszoplanowego czynnika rzutującego na liczbę urodzeń, odzwierciedla w dużym stopniu nie tylko sytuację sprzed 25-30 lat, jeśli chodzi o liczbę urodzeń, ale w dużym stopniu również sytuację sprzed lat 50, 70, 80. I teraz, jeśli patrzymy z takiej długiej perspektywy, to widać jest, iż Łódź kiedyś tam, wiele lat temu, bardzo wyraźnie różniła się od całej reszty kraju, w tym i od innych wielkich miast. Właśnie, proszę Państwa, składa, że dane ze spisu z 31 roku, spisu, który również zbierał informacje o odpowiednikach dzisiejszych gospodarstw domowych, no, wówczas używano innego nazewnictwa, mówiono o domostwach i domownikach, ale grubsza to można utożsamić z dzisiejszym gospodarstwem domowym, jednoznacznie wskazywały, iż wówczas Łódź się bardzo wyraźnie wyróżniała na tle innych miast, wielkich miast, a dokładnie mówiąc jednego wielkiego miasta, bo specyfika tamtego okresu była taka, że można się porównać tylko z Warszawą, wszystkie inne były znacznie mniejsze i miały zupełnie inny charakter. I wówczas, proszę Państwa, wysoka aktywność zawodowa kobiet, każą Państwo, te włókniarki, o których już zdążyliśmy zapomnieć, przekładała się na znacznie wyższy niż w reszcie kraju odsetek kobiet samotnych, jak i na znacznie wyższy odsetek kobiet posiadających mało dzieci. Znaczy takie, które w związkach małżeńskich nie miały dzieci, miały jedno, dwoje, czyli na tle innych większych miast była to, powiedzmy, bardzo wyraźnie odbiegająca specyfika. I teraz musimy sobie zatem zdawać sprawę, proszę Państwa, że jeśli mówimy o kryzysie rodziny jako czynniku w długim okresie rzutującym na rozwój demograficzny Łodzi, to należy powiedzieć, jeśli szukać kryzysu rodziny, podkreślam, czyli szukać kryzysu rodziny jako źródła tych problemów demograficznych, to raczej należałoby mówić, iż ten kryzys tak naprawdę występował nie dziś, tylko kilka dekad temu, chciałbym się powiedzieć, pojawiały się jego pewne przejawy, które na dłuższą metę
mają większe konsekwencje niż to, co dzieje się dzisiaj. Zaś kończąc już, bo przyznam, że patrząc na program, wydawało mi się, że mam około maksymalnie 15 minut. Tak mniej więcej zaplanowałem, żeby wybaczyć. Kończąc zaś, proszę Państwa, chciałbym podkreślić jedno. Jeśli Łódź się rzeczywiście gdzieś wyróżnia, to raczej powiedziałbym, co można byłoby ewidentnie definiować jako kryzys rodziny, to raczej fakt, iż Łódź należy bez wątpienia w naszym kraju do tych miejsc, gdzie małżeństwa są najmniej trwałe. Albowiem jeśli spojrzymy na taki miernik demograficzny, jakim jest porównanie liczby zawieranych małżeństw i liczby rozwodzących się par, to znowu ma swoje ograniczenia, nie za bardzo tak naprawdę oddaje to, co chcielibyśmy zmierzyć, no ale dostępność danych jest taka, jaka jest. To okazuje się, proszę Państwa, że w tym przypadku ewidentnie na tle wielkich miast odbiegamy, nie wiem jak to określać, liczbowo im plus, ale z punktu widzenia demograficznych konsekwencji im minus. Co jak się Państwo domyślają, no ta wyższa częstość występowania rozwodów samoistnie też wpływa na percepcję stabilności związku. Powiedziałbym, może nie ma tak wielkiego wpływu na skłonność do rodzenia dziecka, zwłaszcza pierwszego, bo jakby inne zupełnie czynniki determinują to, ale bez wątpienia wpływa, proszę Państwa, na możliwość pełnego wypełniania wszystkich zadań, jakie rodzina wobec również dzieci wypełniać może. Proszę Państwa, tak się dziwnie składa, iż ja wspomniałem tylko o rozwodach, ale też musimy sobie zdawać sprawę, że na tle innych wielkich miast Łódź wyróżnia się również innymi mało korzystnymi czynnikami, takimi jak trochę wyższy niż gdzie indziej odsetek urodzeń pozamałżeńskich. W trakcie od ostatnich dwóch spisów, kiedy zbieraliśmy dane o tak zwanych związkach kohabitacyjnych, czyli nieformalnych związkach tworzonych przez osoby mieszkające razem, Łódź również odbiegała od innych wielkich miast, jednoznacznie wskazując, że mamy tutaj do czynienia z pewną specyfiką, która z kolei, jak wynika z badań już nie ilościowych, ale bardziej jakościowych, przede wszystkim, jak sądzę, związana jest z tym, że mamy do czynienia ze znacznie większą niż gdzie indziej subpopulacją, jakby to ładnie nazwać, aby nie popaść Państwa tutaj, nie paść pewną pułapkę i jednocześnie przekazać to, co chcę. Mamy zdecydowanie większy odsetek tych, którzy, że tak powiem, stwarzają pewne problemy całościowo. Nie tylko myślę tutaj o kwestiach rodzinnych, nieprawda, ale o kwestiach obyczajowych, o kwestiach, nie wiem, odnoszących się do wieloróżnych, wieloletnich płaszczyzn behawioralnych, również osób, które, że tak powiem, tworzą problemy ekonomiczne. Inaczej mówiąc, proszę Państwa, myślę, że ta nasza zła sytuacja wynika poniekąd z znacznie większego odsetka populacji, którą socjologowie już nazywają takim ładnym terminem underclass. I myślę, proszę Państwa, że to jest na tyle eleganckie słowo, iż wystarczy, aby podsumować ten problem. Dziękuję bardzo.